Rozdział 30. Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu. W ten sposób nie spadnie na nich nieszczęście przy spisie. To zaś winni dać podlegli spisowi. Pół sykla według wagi z przybytku, czyli 20 ger za jeden sykl. Pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający 20 i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w namiocie spotkania. I będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Na Bożą prośbę Mojżesz przystępuje do spisu ludności. To może zdziwić tych, którzy znają historię króla Dawida, który doprowadził Boga do strasznego gniewu, kiedy przystąpił do liczenia ludności. Chodzi o to, że Dawid chciał się dowiedzieć, ilu ma żołnierzy dla prowadzenia wojen, podczas gdy w naszym przypadku Bóg chce policzyć swoich wiernych dla służby świątynnej, a tak naprawdę chce utwierdzić każdego członka ludu Bożego we własnym przekonaniu o przynależności do tego ludu. Deklaracja nie może być słowna i lekkomyślna, ale ma być odczuwalna w najbardziej wrażliwej części ciała, czyli po kieszeni. Dlatego jest jasno sprecyzowane, że tylko dzięki temu okupowi nie spadnie na nich nieszczęście przy spisie. Ofiara wynosi pół sykla na osobę. Jest to suma mała i symboliczna, na którą każdego stać, czy biedny, czy bogaty, co uwidacznia, że wszyscy są równi przed Bogiem. Każdy płacący uznaje w sposób symboliczny, że został wykupiony przez Boga przy wyjściu z Egiptu i że jest od Niego zależny. Podatek utrzymuje pamięć o tym fakcie. Zresztą cała liturgia i wszystkie ofiary mają też na celu podtrzymywanie pamięci o tym, że nasza wolność została osiągnięta ceną, jaką Bóg zapłacił dla wyjścia ludu z Egiptu. Jezus Chrystus ustanowił nową liturgię na upamiętnienie wydarzenia odkupienia nas z niewoli grzechu i kazał ją ponawiać, mówiąc: czyńcie to na moją pamiątkę. Przy każdej mszy zbiórka na tace pozwala uczestniczącym na konkretne wyrażenie swojej wdzięczności i przywiązania do Jezusa Chrystusa, Odkupiciela. Kto nie wrzuca nawet złotówki na tacę, tak naprawdę nie czuje się członkiem społeczności, nie czuje swojej zależności od Chrystusa i Jego Kościoła, nie czuje wdzięczności ani potrzeby odwzajemnienia czegokolwiek. W obecnej liturgii koszyk ze zbiórką powinien być kładziony u stóp ołtarza jako wyraz materialnego uczestnictwa wiernych w ofierze ołtarzowej, jako wkład dla budowy i utrzymania świątyni i służby świątynnej, tak jak to zostało podkreślone w 16 wersecie. Jak widać, gest wrzucenia na tacę nosi bogatą symbolikę. Życzę owocnego słuchania. Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu. W ten sposób nie spadnie na nich nieszczęście przy spisie. To zaś winni dać podlegli spisowi. Pół sykla według wagi z przybytku, czyli 20 ger za jeden sykl. Pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający 20 i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał,
a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w namiocie spotkania. I będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie.